Nowe ognisko zakażeń koronawirusem w Białym Domu USA. Nowe ognisko zakażeń w Białym Domu. Co najmniej 5 osób z najbliższego otoczenia wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a jest zakażonych koronawirusem, informuje New York Times. Sam Pence nie poddał się jednak samoizolacji i kontynuuje kampanię wyborczą. Jak donosi nowojorski dziennik, infekcjom uległo dwóch bliskich współpracowników wiceprezydenta, szef personelu Martz Schort i doradca Marty Obst oraz co najmniej 3 innych pracowników biura wiceprezydenta. Jak stwierdził rzecznik Pence'a Devin O'Malley, Pence i jego żona poddali się w sobotę testom na koronawirusa, a ich wynik był negatywny. Choć wiceprezydent Pence jest uznawany za bliski kontakt Schorta, po konsultacji z jednostką medyczną Białego Domu wiceprezydent utrzyma swój harmonogram, w zgodzie ze wskazówkami centrów kontroli chorób dla kluczowych pracowników, powiedział O'Malley. Według NIT, szef personelu Białego Domu Mark Meadows starał się uniknąć, by wiadomość o infekcjach ujrzała światło dzienne. Sam Meadows nie odniósł się do sprawy. Wcześniej chorował prezydent, to już co najmniej 3 ognisko zachorowań na COVID-19 w Białym Domu. W ramach ostatniego, na przełomie września i października, zachorował prezydent Donald Trump oraz co najmniej 35 innych osób. 3 osoby, w tym prezydent, były hospitalizowane. Pence został wyznaczony w lutym przez Trumpa jako szef specjalnej grupy zadaniowej do spraw koronawirusa. W sobotę, 24 października, w USA odnotowano rekordową liczbę ponad 88 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarło też 906 kolejnych osób. Na kampanijnym szlaku decyzja Mike'a Pence'a o kontynuowaniu kampanii, pomimo jego kontaktem z szefem sztabu, z pewnością wzbudzi nowe pytania dotyczące tego, jak poważnie Biały Dom traktuje ryzyko zakażenia dla swoich pracowników, ponieważ pandemia w USA jest przyczyną śmierci około 225 tysięcy osób. Donald Trump, pierwsza dama oraz kilku pomocników i doradców, już wcześniej otrzymało pozytywny wynik testu na COVID-19 mniej więcej 3 tygodnie temu. Prezydent spędził 3 noce w szpitalu imienia Waltera Reeda, gdzie był leczony eksperymentalnym koktajlem przeciwciał, a także silnym steroidowym deksametasonem. Donald Trump kontynuuje kampanię prezydencką i w ciągu ostatnich dni regularnie pojawiał się na swoich wiecach wyborczych. Utrzymywał, że kraj wykonuje zwrot w odpowiednią stronę, mimo że jednodniowy rekord nowych przypadków został pobity w piątek.